Cześć, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy sami wiecie w co. Tutaj możemy sobie grzyby rozwalać, ale te grzyby to chyba bardzo rzadko kiedy cokolwiek dają i jest naprawdę ciężej, tak? Na przykład dlatego, że jak tutaj są i oni są bardzo wytrzymali. O właśnie. No już zostałem naprawdę bardzo po dupie, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Mam nadzieję, że w tej skrzyni będzie coś, co mnie ustawi, ale właśnie w drugim poziomie się tak... Ajajajaj, zapomniałem, że to jest ten. No i zginę, nie zdążyłem odskoczyć. To było szybkie. Spodziewajcie się, że tutaj mogę posiedzieć jeszcze z kilka odcinków. Tak, quick restart, zaczynajmy dalej tą naszą zabawę. Okej. Odskakujemy. Czyli mogę kupić serce i mogę się zregenerować. No, bardzo dobry deal. I tutaj widzimy podwójnie. Tak samo, że tutaj coś jest. O kurde, ja bym to rozwalił. Ale nie mam bomby. Tutaj też mamy bardzo fajny zestaw. Na szczęście mamy bardzo dużo hajsu i mamy bombę. No i sami widzicie, tutaj już zaczynają się podwójne diamenty i w ogóle, czyli tutaj będę mógł się sensownie obkupić, jeżeli uda mi się uzbierać więcej tych cholernych diamencików, tak? O cholera, to jest takie wytrzymałe? Nawet nie wiedziałem. No to powiedziałbym, że chciałbym to i chciałbym to. I ja bym się jeszcze tam z chęcią do sklepu wrócił, ale musimy tutaj tutejszego bossa pokonać, nie? Podskakujemy. Dobra. Cholera. Działa praktycznie jak szkielet. Nie ten jak z tarczą, tylko jak zwykły szkielet bez tarczy. To było bardzo złe. Zeskakuje niżej. Pieprzę to. Ale tam miałem życie. Ale mi się trafiło miejsce. Tam i tak by przyszedł po mnie ten słop. Quick restart. I tak miałem za mało diamentu, bo miałem tylko dwa. Okej. Właśnie, bo to jest tak, że to jest niby nasz sobowtwór, który powtarza nasze ruchy i więc trzeba po prostu dobrać taką kolejność ruchów, żeby on na nas nie naskoczył. Właśnie, a żebyśmy my mogli zadać mu cios, nie? No, fajnie, to jest naprawdę bardzo fajna gra. Trzeba przy niej pomyśleć. I muzyka sama w sobie jest mega dobra tutaj, nie? Wajzaku też jest dobra. Super Meat Boya będzie trzeba jeszcze zacząć. Ale to jeszcze nie wiem, czy teraz jeszcze w tym roku zacznę. Okej. No jest to kuszące, żeby to rozwalić. Raz, dwa, uciekamy. Raz, dwa, trzy. O, właśnie. Pierwszy raz ją widziałem. Oj, tak.
Tak, jestem skłonny nawet tutaj jakoś tam się przedrzeć. Mamy 110 hajsu. Wizję sobie zwiększamy i dobra, no opłaciło się to w pełnym sensie. Opłaciło się nam to i to zeskakujemy sobie niżej. Ale przewalone. Znaczy przewalona była w sumie. No to ci magowie są już o wiele bardziej wytrzymali. No, wizję mamy większą, a tutaj... Cholera! Ciężko. Okej, okay. No właśnie, uwielbiam to. Cholera, bym nie odskoczył nigdzie. Kurde. Quick restart, quick restart. A już miałem fajny zestaw itemów. Okej. Myślę, że możemy sobie pójść tędy. I mi zepsułeś wszystko, koleś. Tak mi się jakoś udało to naprawić i jakoś na tym wyjść pozytywnie. Chcę włócznie znaleźć znowu. Ja tutaj mogę tylko sprzedać, że to mi się nie opłacało niestety. Okej. Okay. Okej, dobra. Coś mi dałeś fajnego. To się liczy. Źle. Cholera, źle policzyłem. Quick restart. Próbujemy dalej. Okej. Ciebie zlewamy po prostu. Dobra, może to jest ten czas, żebym spróbował, jak to jest z tym łukiem, co? Mega dobry jest. To na 3 aż. Mam nadzieję, że to się kompletnie nie psuje, co? Czemu ja mam tak mało życia? Aha, pewnie mi to odebrało życie. Się muszę grać bardzo ostrożnie, żeby sobie ten życie zregenerować, tak? Okej. Mi tak dobry item i tak z gałgani. Quick restart. O właśnie, pięknie się tutaj ugraliśmy, gadaliśmy. Jestem ciekawy co to, ale to chyba z nich przeważnie jedzenie wypada. Z beczek jak się rozwali. Pa. Więcej bomb, tak? Okej. Okej. Okej, okay, pięknie. O, dobra, no przynajmniej tyle. Ja bym chciał jeszcze raz łuk.
no się przekonałem do łuków. A, niepotrzebnie. To, że zdaje mi teraz większe obrażenie, to bardzo dobrze. Tych twardszych przeciwników szybciej zdejmujemy, nie? I to jest dobre, to jest naprawdę dobre. To jest bardzo dobre, pomocne. No właśnie. Żeby go uwolnić, ja potrzebuję złoty klucz, a złoty klucz kosztuje 500. Tak sprawdzałem. Jak już to zrobię, bo to tak, żeby potem ten Fireball Skulls. Okej. Teraz siebie. Dobra, zakalkujmy niżej, nawet się tutaj nie zastanawiajmy. Mam 200 pieniążków. Jak w ogóle muszę bokiem, o! Ciebie bym kupił. Myślałem, że kot by chciał tutaj wejść, ale on fałszuje. Głowa boli. Okej. No, te ciebie ten klucz znalazłem wcześniej, no. Ale zginąłem wtedy. Wybacz mi się, ciebie nie uwolnię. Ale smok. Okej. O, chyba to nie jest dobry item, który podniosłem, czyli teleport ochi, czy jak dostanę obrażenie, to możemy wyteleportować sobie w pizu, tak? O nie, 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 chciałem zyskać level. Czyli co, cięższa wersja? Uwierzcie mi, że to się tylko wydaje łatwe. Tak na dobrą sprawę to jest cholernie ciężka gra. Czyżby mi się udało? 16 diamentów mam! Mom died when I was only 7. I heard Dad and Uncle Eli arguing after the funeral. Now I have no choice, Eli. I have to find the golden loot. And abandon your child? With these notes, it shouldn't take long to find. What was so important about golden loot? New character unlocked! Tak, mamy nową postać, świetnie, byśmy grali potem nowymi postaciami. Tutaj mógłbym sobie bardzo dużo teraz sobie nakupować rzeczy, muszę się naprawdę bardzo mocno zastanowić, co by tutaj by zrobić. I mamy trzeci poziom. O kurde, trzeci poziom to naprawdę będzie rzeźnie, ale to już w następnym odcinku, ale na razie chciałbym zobaczyć, co tutaj mógłbym sobie nakupować. Chyba najchętniej te dwie. Na to mi już nie starczy.
Licznie. To może bym kupił. I na bossów. Co bym tutaj kupił? Coral Rift. I bym sobie wyszedł. I tak bym sobie rozmnożył właśnie te diamenty, które udało mi się zdobyć. To byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.